Czy potrafimy korzystać w życiu z alternatyw, jakie nam to życie przynosi, jakimi nas obdarowuje? Myślę, że to dość, że to niełatwa sztuka, ale bardzo, bardzo ważna. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym się dzisiaj przez chwilę nad tym wątkiem zatrzymać. Na początek taka statystyka. 33% małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. To jest według GUS-u z 2018 roku informacja. Statystyka, myślę, że dość niekomfortowa, ale może być istotna. Teraz pytanie, co z niej tak naprawdę wynika? Czy wynika z niej, że małżeństwo jest trudne? Bardzo możliwe, że niektóre małżeństwa są trudne. Czy wynika z niej, że nie jest ono dla każdego? Zapewne nie jest też związek małżeński dla każdego. Czy wynika z tej statystyki, że małżeństwo w ogóle jest może bez sensu, skoro aż co trzecie się rozpada? Myślę, że to daleko idący wniosek, ale też uważam, że każdy powinien sobie na to pytanie o sens małżeństwa odpowiedzieć już samodzielnie. W każdym razie te wszystkie daleko idące przypuszczenia tak naprawdę nie wynikają z tej statystyki. Jakby się zastanowić tak na chłodno, na spokojnie, to takim podstawowym wnioskiem, jaki z niej wypływa, to że 33% związków, które postanawiają zrobić ten kolejny krok, sformalizować swój związek, jest później z tej decyzji bardzo głęboko niezadowolona, na tyle niezadowolona, żeby się z niej wycofać. Co to oznacza, że ktoś podejmuje bardzo ważną decyzję życiową, często kosztowną decyzję życiową, decyzję, z której niełatwo jest się wyplątać, tak emocjonalnie, jak też często na przykład ekonomicznie, a jednak ją podjął, przewidywałbym, że nie przemyślał jej do końca, że to nie jest najlepiej przemyślana decyzja w jego życiu. I teraz znów z oficjalnych statystyk podaje się, że jako przyczynę rozwodów najczęściej w 40% sytuacji tak zwaną niezgodność charakterów. To bardzo pojemny, myślę, że dość modny termin, tutaj się pod nim może kryć dużo różnych rzeczy. Ja osobiście bardzo lubię czytać książki, artykuły pisane przez psychoterapeutów, takie przykłady, przypadki z psychoterapii. Trochę na tym polega moja praca kanalarza psychologicznego. I tam często się zwraca uwagę na to, że to nie jest nawet koniecznie tak, że ludzie, kiedy związki przechodzą kryzys, kiedy związki się rozpadają, że oni wybrali złą osobę do tego związku, ale dość często nie byli jeszcze gotowi na tą decyzję, nie dojrzeli do tej decyzji, nie przygotowali się odpowiednio do tej decyzji. Do tego wszystkiego mogli niezbyt dobrze, nie do końca tak naprawdę poznać swojego partnera. Jeszcze, myślę, że z mojej perspektywy istotniejsza rzecz, nie do końca poznali samych siebie, zanim podjęli tę decyzję. Dlaczego tak się w takim wypadku, dlaczego tak się dzieje? Taki model, myślę, że dość popularny. Zaczynamy praktycznie wszyscy od szkoły. Tutaj to niezbyt nasz wybór. Trochę jesteśmy do tej szkoły przez rodziców wkładani, zapisywani, pilnowani, żebyśmy chodzili. Później zazwyczaj idziemy na studia, po studiach. Czas znaleźć pracę, ewentualnie już jesteśmy w jakiejś relacji. Czas ją sformalizować, wziąć ślub. Później kupujemy najlepiej dom, mieszkanie, zazwyczaj niestety na kredyt. Następnie czas założyć rodzinę, dziecko. To nie zawsze do końca przebiega w takiej kolejności. Czasem te klocki idą gdzieś tam równorzędnie, ale dlaczego tak w ogóle robimy? Myślę, że bardzo często pojawi nam się taka myśl, że no tak się generalnie robi, tak to wygląda, tak wygląda życie, tak wygląda przecież życie naszych znajomych, oni już to zrobili. Trochę tego oczekują od nas czasami rodzice, ktoś z rodziny, środowisko, otoczenie. Tylko czy taka decyzja jest decyzją świadomą, jest decyzją właśnie dobrze przemyślaną? Ja teraz absolutnie, niech mnie nikt źle nie zrozumie, nie uważam, że to jest zły model, że tak nie może wyglądać życie. Mam kuzyna, który jest od piaskownicy ze swoją żoną. Oczywiście ślub wzięli później po tej piaskownicy, 15 lat temu i są nadal razem, mają dom na kredyt, mają już dzieci. Wydają się szczęśliwi. Kuzyn akurat bym się nie przyznał, gdyby nie był, ale zostawiając jego. Być może ten model się dla niego absolutnie sprawdza.
A jaki model, jaka ścieżka sprawdzi się tak naprawdę dla nas? Miałem kiedyś takie bardzo fajne zajęcia, w zasadzie na otwarcie zajęć przedmiotu na psychologii, to była psychologia różnic indywidualnych, prowadząca zapytała nas, w jakim wieku chcielibyście założyć rodzinę? Ja gdzieś siedziałem z tyłu klasy, więc zaczęło się głównie od moich koleżanek, głównie dziewczyny studiowały ze mną na roku, no i padały liczby. 25 lat, 27, 29, 22, 23, 26, 24, 30, 25. Doszło do mnie, mówię, 42. Zwrot ludzi w moją stronę, zwrot głów, taki trochę szum, jakieś takie komentarze, chyba przesada, o, dobry jest, tak dalej. Prowadząca wtedy przerwała, zobaczyła te emocje, które pojawiły się na sali i mówi, że to ćwiczenie miało służyć, jako że jesteśmy na przedmiocie psychologia różnic indywidualnych, miało służyć temu, żeby pokazać, jak różni jesteśmy, jak różne możemy chcieć podejmować decyzje w naszym życiu i tak naprawdę tej dobrej odpowiedzi tutaj nie ma. Ja osobiście myślę, że dobrą odpowiedzią jest właśnie to, że powinniśmy na przykład założyć tą rodzinę, pomijając jakieś deklaracje z czasów, kiedy byliśmy młodzi, powinniśmy ją założyć, kiedy poczujemy, kiedy rzeczywiście będziemy chcieli, kiedy dojrzejemy do tego, że to jest nasza świadoma, przemyślana decyzja. Mówiłem o alternatywach, więc to hasło się tutaj oczywiście przeplata, ale jeżeli nie dostrzegamy alternatyw, jeżeli nie dostrzegamy alternatywnych ścieżek w naszym życiu, myślę, że ciężko jest powiedzieć, że tak naprawdę dokonujemy jakiegoś wyboru, tak jak z tamtą ścieżką wcześniej. Jeśli ktoś nie rozważył żadnej alternatywy, on oczywiście dokonał tego wyboru, tak czy inaczej, w miejscu, w którym jest, jest przez swoje wybory, no ale to nie były, tak jak mówiłem, wybory świadome. Myślę, że wybór jest bardzo też istotny dla naszego życia, dla takiego naszego spełnionego życia, bo wybór wiąże się też z taką ogromną wartością dla nas ludzi, z wartością wolności. To, że mamy wybory, to oznacza, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Za wolność jako wartość ludzie przecież potrafią nadal oddawać swoje życie. W chrześcijaństwie jest taki pogląd, takie wierzenie, że jednym z takich najwspanialszych darów, jakie człowiek otrzymał od swojego Stwórcy, od Boga, jest tak zwana wolna wola, jest ta wolność, jest ta możliwość wybierania. Ja nie wiem oczywiście, czy to jest prawda, ale to pokazuje, jak głęboko w naszej psychice zakorzeniona jest ta myśl, nie tylko w tej zresztą, w tym wyznaniu, w tej religii, jak głęboko zakorzeniona jest ta myśl, że wolność jest taką istotną wartością. Rozróżnia się czasami też tak zwaną wolność od, czyli od różnych na przykład ograniczeń, że możemy przed czymś się powstrzymać i wolność do. Ta wolność do ostatnio też jest takim dość popularnym hasłem. Czasem się tutaj dokłada, że to jest wolność do jakiegoś jedynego, konkretnego, dobrego wyboru. Tak na przykład było w czasach, kiedy mieliśmy wolność do wybierania jednej właściwej, słusznej partii w systemie wtedy popularnie nazywanym komuną. Więc to aż tak moim zdaniem nie działa. Ale zdecydowanie mamy wolność do podejmowania wyborów. I to jest trochę paradoksalne, bo jedyne, od czego nie jesteśmy wolni, to od tego wybierania, od tej wolności do tego wybierania, bo te wybory musimy w naszym życiu, czy chcemy, czy nie chcemy, podejmować przez cały czas. Od tej wolności do wybierania, od konieczności wybierania się nie uwolnimy. Oczywiście, kiedy przestaniemy istnieć, kiedy nasze życie dobiegnie końca, teoretycznie jesteśmy wolni, ale to też, jak bardzo zgrabnie zauważył Albert Camus, francuski filozof, przez niektórych uważany też za egzystencjalistę, bardzo ładnie spuentował, że orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii, czyli niejako o tym, czy odnajdujemy sens w naszym życiu, czy nam się chce żyć, czym chcemy to życie kontynuować, to też jest ten kluczowy, absolutnie fundamentalny wybór. Jeżeli chodzi o wybory w życiu, dzieli się jeszcze tak filozoficznie na tak zwane wybory wymuszone i niewymuszone. Wybór niewymuszony, mamy z nim do czynienia na przykład wtedy, kiedy ktoś nam zaproponuje, chciałbyś kanapkę z szynką czy kanapkę z serem. Tak naprawdę możemy wybrać jedną z nich, ale też możemy w ogóle wstrzymać się od kanapki, możemy sobie wymyślić jeszcze kanapkę z drzemem. Wybór jest niewymuszony. Wyborem wymuszonym będzie na przykład sytuacja, kiedy ktoś nam zaproponuje, czy chcesz iść ze mną dzisiaj na imprezę. Dlaczego to jest wybór wymuszony? Nie dlatego, że musimy iść na tą imprezę, ale dlatego, że
dopóki siedzimy w domu i się zastanawiamy nad tym, czy pójść na tą imprezę, czy nie pójść, to już wybieramy, że na tą imprezę nie idziemy. Czyli czego nie zrobimy, i tak dokonamy wyboru, albo się tam pojawimy, albo się tam nie pojawimy. Ja kiedyś dość mocno dotknąłem tej sytuacji, chodziłem przez pewien czas na terapię grupową i tam był taki chłopak, taki mężczyzna, już tam chodził od lat 4 i miał taki problem, który wielokrotnie podkreślał, że on się nie może zdecydować, czy on chce wejść w związek małżeński ze swoją dziewczyną, z którą jest od wielu lat, mają już razem dzieci, mieszkają razem. Ja absolutnie nie krytykuję jego wątpliwości, czy nie wiem, czy on powinien, czy nie powinien w ten związek wejść, ale pamiętam, że na którejś z takich sesji zwróciłem uwagę, mówię do niego, ale wiesz, że dopóki z nią nie weźmiesz ślubu, to wybierasz nie mieć z nią ślubu, czyli jakby nie możesz stanąć gdzieś z boku i te alternatywy po prostu na ciebie czekają. To go dość mocno wzburzyło, dość mocno jakby takie silne emocje z uświadomieniem sobie tej sytuacji poczuł. Ja nie pochodziłem za długo na tą terapię grupową. Trochę mnie tam znielubiła grupa za to, że tego typu spostrzeżeniami się z nimi dzieliłem między innymi. No ale to już inna historia. Inny francuski filozof, którego też bardzo lubię, Jean-Paul Sartre, już klasyczny egzystencjalista, on ukuł taki termin złej wiary. Z nerwów sobie nie przypomnę, jak po francusku to przeczytać, ale możecie gdzieś sprawdzić. Zła wiara w każdym razie to jest taki trochę główny grzech z perspektywy egzystencjalizmu. Ona w uproszczeniu oznacza to, że jeżeli udajemy w naszym życiu, że nie ma alternatyw, że nie ma wyborów, że wchodzimy w jakiś gotowy model na przykład przejścia przez to życie, tak jak pokazywałem, jak przechodzi większość ludzi, część może z satysfakcją, część bez tej satysfakcji, to popełniamy tą złą wiarę. Więc za każdym razem, kiedy odwracamy się od tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za te nasze wybory, bo są różne wybory, są różne ścieżki. Kiedy udajemy, że tych ścieżek nie ma, czy zaniedbujemy swoje życie w taki sposób, że ich nie dostrzegamy, wykazujemy się właśnie tą złą wiarą. Myślę, że ważnym pytaniem, ja tutaj zacząłem taką listę krótką, ona jest nieskończenie tak naprawdę długa w przeróżnych życiowych sytuacjach, listę pewnych alternatyw, które, to jest dobre pytanie, czy dostrzegamy je w naszym życiu. Na przykład, czy zaraz po szkole powinniśmy iść do studia, czy na studia, czy do pracy, ten wątek zresztą był dzisiaj poruszany. Czy kiedy pracujemy już, chcemy być na etacie w tej czy w innej firmie, czy może chcemy spróbować własnej działalności takiej, czy jeszcze innej. Mamy takie opcje, mamy takie możliwości. Czy czas w pewnym momencie naszego życia jest teraz, żeby skupić się na karierze, czy na przykład na rodzinie, bo oczywiście można robić dwie rzeczy naraz, ale często można robić dwie rzeczy byle jak. Czasami w życiu na jednej skupiając się można ją zrobić wtedy naprawdę dobrze. Czy to jest moment w naszym życiu na bycie w związku, czy trwanie w samotności, na przykład zgłębianie jeszcze lepsze siebie. Odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego mieszkam w tym konkretnym mieście, a nie w jakimkolwiek innym. Czy rozważyłem alternatywy, jakie przecież są. One są w zasadzie dowolne. W co wierzę? Czy to, w co wierzę, to jest pierwsza rzecz, którą mi podano, kiedy byłem dzieckiem? Czy ja sobie przyjrzałem się, jakie może inne są, nie wiem, systemy filozoficzne, odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące naszego życia i co z nich tak naprawdę wybrałem? Czy mój operator telekomunikacyjny jest najlepszy, czy mam najlepszą umowę? No, tych wyborów jest, tak jak mówiłem, nieskończenie dużo. W fatalnej trzeciej części, w fatalnej filmowo trylogii Matrix, Matrix Rewolucje, jest scena, którą za to uwielbiam, jedna z moich ulubionych scen w historii kinematografii, która też miała duży wpływ na moje życie. Lubię do niej wracać, lubię sobie tą myśl przypominać. Jest ona bardzo dobitnie wyrażona. Trochę się odwrócę bokiem, bo tu mi się nie wyświetla, ale pozwolę sobie przeczytać ten dialog między agentem Smithem a Neo. Ostateczna bitwa tych dwóch postaci. Agent Smith w zasadzie pierze już tego Neo na kwaśne jabłko, on tam się jeszcze podnosi. Widać, że ta walka w zasadzie jest już bez sensu, przegrana, ale tamten nieustępliwie cały czas, kiedy ten go powali, znokautuje, wstaje. Agent Smith, wprost zaciekawiony tą sytuacją, pyta, dlaczego, panie Anderson, dlaczego pan to robi? Po co wstawać, po co dalej walczyć? Czy pan wierzy, że walczy o coś więcej niż własne przetrwanie? Czy może mi pan powiedzieć, co to jest? Czy pan w ogóle wie? Czy chodzi o wolność albo prawdę? Być może pokój? Czy to może być miłość? To iluzje, panie Anderson, błędy postrzegania, tymczasowe wytwory słabego ludzkiego intelektu, desperacko próbującego usprawiedliwić istnienie bez znaczenia i celu.
a wszystkie one tak sztuczne jak sam Matrix. Chociaż tylko ludzki umysł mógł wymyślić coś tak głupawego jak miłość. Ja nie uwierzę, się zgadzam ze Smithem, ale lubię ten dialog. Musi pan być w stanie to dostrzec, panie Anderson. Musi pan to już wiedzieć. Nie może pan wygrać. Kontynuowanie walki jest bezcelowe. Dlaczego, panie Anderson? Dlaczego? Dlaczego pan się upiera? Neo nie rozgadał się nadmiernie, odpowiedział, bo tak wybrałem. Bardzo podoba mi się jego odpowiedź. Kończąc już tak naprawdę tą moją pogadankę, nie mam na żadnym z portali randkowych czy w aplikacji randkowej konta, ale jakbym miał, to pewnie bym wrzucił to zdjęcie. Jakoś tak kiedyś przypadkowo wyszło i mi pasuje. A daję to zalotne spojrzenie na koniec, bo chciałem wrócić jeszcze na sekundę do tematu związku i wybierania. I może tylko ja tak mam, może to jakaś taka moja romantyczna poniekąd natura, ale oprócz tego, że chciałbym wybrać, chciałbym dobrze wybrać, będąc świadomym alternatyw, bardzo bym chciał też mieć poczucie, że kiedy ktoś jest ze mną, to ja też zostałem przez tę osobę wybrany, ale tak naprawdę wybrany. Nie dlatego jesteśmy, bo ta osoba nie miała już żadnych alternatyw, bo już jej było tak fatalnie ze sobą, bo tak z braku laku, bo akurat się nawinąłem pod rękę. Chciałbym mieć to poczucie, że ta osoba naprawdę chce ze mną być, naprawdę to mnie wybrała, właśnie uświadamiając sobie i analizując wszelkie inne dostępne alternatywy. Ale to moje podejście, ja tak widzę tą sprawę. Wy się absolutnie nie musicie ze mną zgadzać, możecie mieć odmienne przemyślenia niż moje, możecie dostrzegać alternatywne sposoby spojrzenia na tą sytuację. I z tą przewrotną myślą chciałbym was dzisiaj zostawić. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, za uwagę.